Będę mówił o koronawirusie w Rosji. No więc jak wiemy, niestety jest tam już 130 tysięcy zachorowań. I dziennie ponad 10 tysięcy. Ta sytuacja jest, zaczyna być groźna. Jest to nie tylko Moskwa, 20 milionów ludzi, około 70 tysięcy zachorowań, ale koronawirus jest w większości jednostek, czy właściwie we wszystkich jednostkach administracyjnych rosyjskich. Putin zareagował na to w sposób bardzo szczególny. Wygłosił kilka bardzo dramatycznych przemówień o groźnej sytuacji, po czym w pewien sposób wycofał się, mówiąc, że sprawą koronawirusa mają się zająć poszczególni gubernatorzy i szefowie tych jednostek administracyjnych. Na tym zresztą tle mer Moskwy stał się postacią powszechnie znaną. Rosje trafiają w takim razie w tej chwili trzy wielkie problemy. Oprócz koronawirusa jest to ogromny spadek cen ropy. Z 70-60 dolarów za baryłkę ropa spada na poziom około 25, 20 dolarów za baryłkę. To nie pozwala Rosji na dłuższy czas sfinansować własnego budżetu. To jest jedna sprawa. No, druga sprawa jest taka, że właściwie sprowokował to sam Putin. Dlatego, że to on rozpoczął wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, nie godząc się na pewne układy z Arabią Saudyjską, licząc na to, że e, pokona przemysł naftowy, Wydobywczy Stanów Zjednoczonych, który jest w stanie utrzymywać się przy cenie, inwestować przy cenie co najmniej 40 dolarów za baryłka. Kto wytrzyma? Stany Zjednoczone czy Rosja? No, na razie wygląda, że z Rosją jest yy, znacznie yy, gorzej. No i trzeci czynnik, nie mniej poważny, to są sankcje. Sankcje których Zachód wcale nie chce e, zmniejszyć e, czy też zlikwidować, mimo że e, do Włoch poleciały rosyjskie samoloty z e, rzekomą e, pomocą i e, wyraźnie celem tej operacji, no, która wobec e, stopnia zakażeń w Rosji jest dosyć dziwna, żeby wysłać lekarzy do, do Włoch kiedy oni są potrzebni w Rosji. Celem tego było zniesienie, zniesienie sankcji. Czy, czym się to może skończyć? Oczywiście nie wiemy, ale zastanówmy się nad następującą kwestią. Jest taka, taki komentarz, dosyć rozpowszechniony, że ta epidemia koronawirusa przyniesie przede wszystkim Korzyści krajom autorytarnym, że wykorzystają to najrozmaitsze reżimy do kontroli nad, nad yy, społeczeństwami. No, niestety, do tych, którzy, yy, których komentarze światowe zaliczają, yy, do tych krajów zaliczają, że które właśnie tak będą postępować, zaliczana jest też i, i, i Polska. A więc Unia Europejska miałaby być dotknięta konowirusem, rozpaść się, nie umie reagować. Taka jest propaganda rosyjska, jeżeli ktoś ogląda programy, programy rosyjskie. Taka, taki zresztą jest do pewnego stopnia message TVP rozpadającej się Unii Europejskiej, która nie potrafi sobie dać rady z... Z koronawirusem, gigantyczne kwoty zachorowań, śmierci, zgonów, itd., itd., ale nie zauważa się, że być może będzie zupełnie odwrotnie. Rosja wpada w spiralę zachorowań, która może być nie mniejsza niż w Stanach Zjednoczonych. A z drugiej strony, jeżeli słucha się tego, co dzieje się w zachodniej Europie, i to jest bardzo ciekawe, właśnie, że rośnie tam poczucie solidarności, tego, że z pandemią i tego typu zjawiskami możemy sobie da dawać radę tylko jako wspólnota międzynarodowa, która wobec siebie lojalnie się zachowuje. No więc zachodzi pytanie, czy ci, których stawką jest, Autorytaryzm, większa kontrola społeczna, i tak dalej, nie znajdą się na marginesie zadziwiającego procesu, że ludzkość zagrożona pandemią okaże swoje lepsze cechy, a nie te najgorsze? No, to jest pytanie o pozycję Rosji: czy Rosja potrafi z tego skorzystać? A niewątpliwie. Propaganda czy też wojna dezinformacyjna prowadzona przez Rosję nie omija kwestii koronawirusa. Mówi się tam cały czas o ogromnych kwotach na Zachodzie, o Stanach Zjednoczonych, o Paryżu, który jest absolutną dek w stanie kraju trzeciego świata itd. E audycje propagandowe rosyjskie mówią głównie o sytuacji w świecie i przede wszystkim o sytuacji w świecie, nie mówią natomiast o sytuacji wewnętrznej. Wielu ludzi w Polsce wierzy, że Federacji Rosyjskiej nie grozi rozpad. Ja bym powiedział, że w ogóle pozycja Polaków wobec Rosji to jest pozycja królika, który się wpatruje w węża i jest, strasznie się go boi, uważa, że ten wąż jest okropny i że zaraz go połknie. Ale nie znosi. No ale zastanówmy się na chłodno. Jest to ogromny kraj z bardzo dużymi różnicami. Z centralą, która budzi opór regionów, które uważają, że jest, Moskwa wykorzystuje, wysysa to, co najcenniejsze z, z regionów, a jednocześnie jest to rosnące poczucie tożsamości poszczególnych jednostek administracyjnych. Owszem, tam są gubernatorzy naznaczeni przez Kreml. Trudno nazwać to prawdziwą federacją. Ale przeglądanie stron rosyjskich poucza o tym, że są najrozmaitsze wystawy, zjawisko kulturowe. Jak na przykład wystawa w Nowosybirsku, której głównym takim designowym obrazem była mapa Stanów Zjednoczonych Syberii. No i jeżeli jest się, mieszka się na wschód od Uralu, to jest daleko od Moskwy. Mieszka tam 38 milionów ludności, połowa to są Rosjanie, tylko ci Rosjanie nazywają się bardzo często Sybierakami. W ostatnich badaniach 5 milionów z 18 milionów tych Rosjan nazywa się pierwsza ich tożsamość, to są Sibieracy. A jeżeli oni mają się identyfikować z własnym domem, to identyfikują się też z pewną tożsamością lokalną, etniczną. To może, to może być yy, baszkirska, jakucka, yy, czy jakaś inna. Ciekawa historyczna tożsamość, sprowadzona w czasach sowieckich jedynie do folkloru, ale jednocześnie stanowiąca dzisiaj jedyny sposób oswojenia tego terytorium, w którym ci ludzie się znajdują. A więc, co będzie z Rosją? Co będzie z koronawirusem na terenie Rosji? Putin reaguje bardzo sprytnie. Wycofał się, ale czy to wszystko przetrwa? Już zmuszony był odwołać defiladę 9 maja. Zmuszony był też odwołać referendum. Na Rosji w czasach koronawirusa też trzeba się koniecznie przyglądać.